Cześć, jesteśmy Monika i Paweł. Od roku podróżujemy własnoręcznie zbudowanym kamperem Ciapkiem. Obecnie odkrywamy dzikie zakątki gorącej Hiszpanii. Jeśli chcesz towarzyszyć nam w podróży, subskrybuj nasz kanał. Witajcie w kolejnym odcinku. Będzie to odcinek bardzo smutny, bo jest to nasz ostatni obiad w Hiszpanii. Obiad typowo hiszpański, tortilla z cebulką, ziemniaczana, hiszpańskie pomidory, najlepsze na świecie i cebulka. I to wszystko z jogurtem. I najlepiej smakuje oczywiście w Hiszpanii. Dobra, starczy już tych smutków. Nie będzie aż tak źle, zjemy obiad i pomykamy dalej. Mamy nadzieję, że Wam się Segowia w ostatnim tygodniu bardzo podobała. Dzięki za wszystkie komentarze. A my z Segowi pojechaliśmy jeszcze odwiedzić na chwilkę Zaragozę. Tak, pojeździliśmy tam na rowerkach. No, piękne miasto, imponujące budowle, bazylika, katedra, tak. Po prostu cudowne. Ale jakoś nie mieliśmy szczęścia do kelnerów, bo byliśmy w jednej kafejce na kawie i pani była bardzo niemiła i potem byliśmy jeszcze na tapaskach. A no i też jakoś tak... No, nie wiem, czy to taki urok wielkiego miasta, no bo Zaragoza już jest taka dosyć spora, więc... Czy to po prostu już ludzie... W Aragonii. To już Aragonia była, no tak. To już Aragonia. Ale potem zajechaliśmy do Łeski, przez H, nie ma H. Tak. I tam zostaliśmy na nocleg, ale też poszpędaliśmy się po miasteczku i tam było bardzo przytulnie i fajnie. No, super, nieduże dzisiaj... miasteczko, ekstra. A dzisiaj już tniemy tu przez Pireneje. Dokładnie. I właśnie jemy obiad i ruszamy dalej. Prawdopodobnie dzisiaj wylądujemy już we Francji, bo mamy 20 km do granicy. Widoki są oszałamiające, trasa jest epicka, tylko troszeczkę chmurki. Mhm. Ale zaraz Wam pokażemy jeszcze, jaką mamy ostatnią cudowną miejscówkę, ale najpierw musimy zjeść, bo mi już po prostu tak ślepnie ślinka. Nie możemy powiedzieć. Cieknie ślinka. No to jemy. Że już musimy zjeść. No, a dokładnie jesteśmy przy trasie A136. W miejscowości Sayen de Gallego i jest to fajne jeziorko. Piękne lasy, widok na góry, ćwierkają ptaki, po prostu... Aż żal stąd wyjeżdżać. O, straszny żal. No, ale no niestety, nowe czeka. Trzeba zostawić to, co było i ruszać dalej w przygodę. No, jesteśmy już 20 km od Francji, także... Dzisiejsza nocka przy kolacji ze ślimakami, także fajnie. O nie. Romantika, białe wino, te sprawy. No, ślimaczek jakiś na talerzu. Monika lubi, nie? Nienawidzę. No, także lecimy i... Już zaczyna padać, także w sumie nie jest żal się rozstawać, bo już zaczyna padać. Hiszpania już za nami płacze. Tak, teraz Fero odjeżdża. You're a beautiful sight in the summer night, and you can't put up a fight in the misty light. Jesteśmy we Francji. Park Narodowy de Pireneje. Fajnie go widać. Super piękny, nie? Wow, wow, miła. Bonjour. Dzień dobry, witamy Was we Francji. A jesteśmy w miasteczku Sauvignon. I jest to takie typowe francuskie miasteczko. Zaraz się tutaj przejdziemy na spacer i Wam pokażemy.
Jak widzieliście, Hiszpania pożegnała nas pięknymi widokami w Pirenejach i słoneczną pogodą. No a Francja przywitała nas deszczem, dlatego też przyjechaliśmy do miasteczka, bo po prostu była mgła, słaba widoczność, no i nie chcieliśmy już gdzieś tam kluczyć i błądzić, więc zajechaliśmy tutaj. Jest tu taki fajny camper stop z serwisem, ale okolica jest cudowna. Tak, jest bardzo malowniczo. A i tu odkryliśmy taką jedną rzecz i zastanawiamy się, co to znaczy. Prawie na każdym takim starym budynku, zobaczcie tutaj na przykład, o, są takie stare fotografie. Podejrzewam, że to są mieszkańcy tutaj tej wioski, lata 1920-1950. No i zastanawiamy się, co to znaczy. Może ktoś jest z Francji i by nam podpowiedział. Tak, są to fotografie ślubne, przeważnie grupowe też, takie z wesel całe rodziny. I na każdym budynku właśnie są takie a la plakaty. Tak, i, no i nigdzie nie mogliśmy znaleźć żadnej informacji, co to dokładnie jest, co to znaczy. Także... O, tutaj na przykład. To jest właśnie, tutaj. 1950 rok. No i wiemy, co to znaczy. Tam jest druga. Jest ich tutaj mnóstwo. Tak, jest cały taki tu szlak właśnie po tych starych kamieniczkach i właśnie na wszystkich wiszą takie plakaty. Podoba mi się jeszcze tutaj, tak a propos tego stopu, że tutaj za rogiem jest toaleta i jest ona otwarta całą noc. Nikt jej nie zamyka, a jest czyściutko, wysprzątane. Bardzo cicho, ja tutaj naprawdę było tak cicho, że ja w szoku jestem, tak się wyspałem. Tak, jest tam też altanka, można sobie usiąść pod daszkiem, bo wczoraj trochę kropiło, był ciepły wieczór, ale jeszcze trochę kropił deszcz. Ale sobie tylko spacerowaliśmy i chwilę sobie posiedzieliśmy też. Jest też tutaj kilka takich studni, one są nieczynne, ale jest ich dosyć sporo jak na takie małe miasteczko. W całej tej wiosce najbardziej zaskoczył nas park. Tak, akcent hiszpański iście, bo są tutaj palmy i jest ich całkiem sporo. Także jeszcze taka namiastka Hiszpanii. No, znowu pod palmami, tym razem we Francji. Monia, co ty tu znalazłaś? Biblioteczkę. Słuchajcie, w parku. Półka z książkami, można sobie tutaj coś wyjąć i poczytać. A miasteczko Savignon leży w Nowej Akwitanii w dystrykcie Pirenejów Atlantyckich, więc ciągle jesteśmy jeszcze w rejonie Pirenejów, no ale będziemy już dzisiaj musieli jechać dalej. Tak, plan na dzisiaj jest taki, aby dojechać za Bordeaux, poszukamy tam jakiegoś miejsca na spanie, no i zobaczymy, czy uda nam się go zrealizować, czy nie. Tak, staramy się tak jechać po kilka godzin dziennie, nie chcemy jechać kilkanaście godzin takim tranzytem. Tak. Chcemy też troszeczkę jeszcze tutaj sobie po drodze coś zobaczyć, odpocząć. No i jak to my, nie śpieszmy się za bardzo. Dokładnie. Fajne są też skrzynki na listy. Przy każdym domu jest taka sama, tu się wrzuca, z drugiej strony sobie może ktoś listy wyjąć. Elegancka. Słodkie. Nikt ci nie wchodzi na podwórko. No i ruszyliśmy w dalszą drogę w stronę Bordeaux. Miasteczko odkryło przed nami jeszcze kilka fajnych rzeczy. Otóż rozpościerają się stamtąd cudowne szlaki po polach. Także możemy podziwiać okoliczne farmy, jak sobie rolnicy uprawiają we Francji pola. No, dużo takich właśnie zakamarków, malowniczych uliczek, sekretnych ogrodów. Właśnie z czymś takim nam się kojarzy taka francuska prowincja. No ale cóż, kilka godzin jazdy przed nami, także lecimy. Dojechaliśmy w kolejne miejsce. Jak widzieliście, trasa była piękna i pełna słoneczników pod sam koniec. Tak, i dojechaliśmy do miejscowości Veau.
Pisze się Vaux przez V. Chyba to dobrze przeczytałam. Tak, i koniecznie Wam chcieliśmy pokazać to miejsce, bo po raz kolejny uważamy, że we Francji są jedne z najlepszych miejsc serwisowych, jakie widzieliśmy. Tak, te camper stopy. Bo nawet w Hiszpanii nie były takie super. Nie były takie, no miejscówki nie były takie epickie, no a tutaj są po prostu na łonie natury. Jest, nie dość, że jest serwis pod nosem, to przeważnie właśnie są toalety, tak jak i tu, ale patrzcie na tą okolicę, to jest po prostu tak cudne miejsce, że tu można po prostu siedzieć przez tydzień tak nawet. Myślę. No tam mamy wioseczkę z tyłu, jakiś stary most, ale też nie ma tabliczki z którego roku, ale wygląda na bardzo stary. Jest rzeczka, jest sielsko, wiejsko, jest tam w ogóle toaleta. Można jest zrobić jezioro. Full service kampera, jest tam jezioro też piękne. Są stoliczki piknikowe, tak. No po prostu można się tu zgubić. Bajka. Znowu są fajne takie kręte alejki. No i co tu jest takiego ciekawego? Właśnie tak. Ale zaraz, zanim tam pójdziemy, no to jeszcze chciałem powiedzieć, że tu byłem na rowerze. Jest po prostu bajka na rowerze. Takie mało uczęszczane drogi przez samochody, lasy, pełno szlaków. No, petarda. Chyba przyjedziemy do Francji któregoś lata i będziemy tu jeździć po całej Francji, bo jest po prostu zarąbiście. No, jest cudownie. No i pogoda jest piękna, bo jest nie za gorąco, nie za zimno. Tak. No już teraz jest wieczór, a ciągle świeci słonko i jest naprawdę no cudnie, cisza, teraz śpiewają ptaki. Idziemy tam. Tak, bo pokażemy wam to miejsce. Musimy pokazać i właśnie zapytać, co myślicie o tym miejscu i co to jest. Słuchajcie, co to jest? Ja nie mam pojęcia. No jest tutaj takie zadaszone pomieszczenie nad rzeczką i po tej stronie i po drugiej też. Po środku płynie sobie rzeka. No i wydaje nam się, że może tutaj kiedyś była taka pralnia, no bo tutaj na górze jest wioseczka i wydaje nam się, że właśnie tutaj nad rzeką jakieś tam się odbywało pranie. A kobiety się tu spotykały na plotkowaniu, a przy okazji sobie robiły pranie. Tak, tutaj bo jest tutaj rzeka, cały czas płynie świeża woda. No kurczę, klimatowo tutaj jest. Fajnie no, sobie tutaj tak nawet posiedzieć. Wiemy. I fajne miejsce na upały. Jest tam data 1920 rok. Ponad 100 lat, no wygląda to na stare. Ta ściana widzę, że jest odnowiona, ale tutaj sufit i belki, no belki to są stare, tak. Znamiona ale czasu. Przepięknie. No. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli ktoś wie, co to jest i do czego to służyło. No, my jeszcze idziemy zaraz na spacer do miasteczka, jemy kolację, odpoczywamy, relaksujemy się, bo jutro ruszamy znowu w drogę. Także no taki ten odcinek jest po prostu z trasy, no ale tak wyglądają właśnie nasze ostatnie dni tutaj. Także zostańcie z nami i widzimy się jutro rano. Francji na stacji benzynowej. Już kiedyś byliśmy na takiej, co się płaci kartą i nam zblokowało 100 euro. Zobaczymy, czy teraz nam się uda. Poszło. 2,168 euro za litr. Tyle samo, co w Hiszpanii, tylko że w Hiszpanii mamy teraz zniżkę do końca czerwca, tak? No, a tutaj nie mamy nic. Szkoda. Cyferki zapierdzielają jak szalone. Zblokowało nam 150 euro na karcie, ale pewnie tyle wlejemy, bo już tu dojechaliśmy na oparach. Za 69 litrów wyszło 150 euro, czyli tyle, ile na karcie pobierają. Już więcej nie zatankujemy. No, jedziemy. Dalej. Zatrzymaliśmy się w jakiejś małej francuskiej wioseczce. No i Monika zobaczyła, że jest tam piekarnia, no i to spróbujemy francuskiego pieczywa. Podobno jest ekstremalnie dobre. Co tam kupiłaś? Bagietki świeżutkie i słodkości. Gdzie są te słodkości? Tutaj.
To dla mnie? Tak, dla ciebie. No to elegancko. Już się nie mogę doczekać, gdzie staniemy. Witamy Was w kolejnym dniu naszej podróży do Anglii. Tak, to już jest trzecia nocka, którą spędziliśmy we Francji. Kolejne fajne, spokojne miejsce na wsi. Ptaszki ćwierkały rano tak, że po prostu obudziły nas zamiast budzika. Tak, wczoraj bardzo intensywny dzień. Jechaliśmy ponad 7 godzin. W połowie drogi zaczęło padać, także ostatnie 3,5 godziny w deszczu, w pochmurnej pogodzie. No i dzisiaj też przywitał nas deszczyk. Tak, także już taki angielski nastrój tak wkroczył. Może i dobrze. No i co, zostało nam 2,5 godziny do Calais, skąd mamy prom. No, 1,5 godziny promem, no i później jeszcze troszeczkę przez Anglię. No i tak już sobie siedzimy, tutaj zjedliśmy śniadanie, popijamy kawkę i tak wspominamy naszą... naszą podróż i zaktualizowaliśmy naszą mapę. Więc tak to teraz wygląda. No to jest to oczywiście Portugalia, więc no do Portugalii już nie starczyło czasu, żeby zajechać. No i całej Hiszpanii też nie zwiedziliśmy. Została nam jeszcze cała Castilla-La Mancha, tu nie byliśmy. No i tutaj wspólnota Madryt, La Rioja, Navarra, Kraina Basków. Tak. Cantabria, Asturia i Galicja. To jeszcze nam została ta północ, którą no też sobie odpuściliśmy ze względu na Pawła Nogę, no bo tam jednak są góry, troszeczkę trzeba by było pochodzić. No a jak wiecie, Paweł skręcił nogę, więc no nie było sensu tam jechać, tym bardziej, że też pogoda nie dopisała, bo strasznie tam padało przez ostatnie dni. Więc no, nie ryzykowaliśmy po prostu, żeby no, co siedzieć w wanie i co tam robić, więc zjechaliśmy i jeszcze tutaj sobie przejechaliśmy przez Castilla León. Odkryliśmy Segobie, cudowne miejsce, i Saragossę. Tak, a tutaj jest Aragonia, tak. Aragonia, no. No i tak noga nam trochę pokrzyżowała plany, jeżeli chodzi o północ, no ale cóż, nie ale ma tego wszystko złego, co by dobre nie wyszło, dokładnie. Do Hiszpanii na pewno będziemy chcieli jeszcze wracać. No na 100%. Także dobrze, że coś nam jeszcze zostało do odkrycia. No. No i co, no humory nam nie dopisują, no bo no, jednak takie jeszcze żal, ale cóż, idzie nowe. Lecimy dalej. Idziemy dalej, dokładnie. No teraz i co, się... zobaczymy się na promie chyba już. Tak. Wish that I could stay. Wish for this moment to never go away. But it's all in my mind. And though I know that there is nothing to find. No dojechaliśmy do Portugala. Właśnie zaraz będziemy odprawiani. Z trudem, słuchajcie, zdążyliśmy, bo już na ostatniej prostej pomyliła nam się droga i skręciliśmy po prostu. I pojechałem na autostradę na Paryż. Chyba podświadomie nie chcę do Anglii wracać, jeszcze chcę bardziej ten urlop wykorzystać. No i ale musieliśmy ile? 30 parę kilometrów. No pół godziny, no. Byliśmy, nie wiem, 12 minut przed portem, a się zrobiło z tego 45 minut. No, także po prostu na styk. Ale okazało się, że 20 minut prom jest opóźniony, także... Także jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Odprawa bez żadnych problemów. Pokazaliśmy tylko paszporty, żadnych innych paszportów nie trzeba, wiecie jakich. I już w sumie można powiedzieć, że jesteśmy jedną nogą w Anglii. Szukamy teraz numerku 101, parkujemy i czekamy na prom. Czekamy na prom. See how you've grown, while you roam in the streets all alone. Co dalej z nami? No my wracamy do pracy oczywiście, zarabiamy na kolejną podróż. Napiszcie w komentarzach, jakie macie propozycje, może skorzystamy z Waszych rad, gdzie tutaj dalej pojechać. Gdzie byście chcieli z nami pojechać? Jaki kraj odwiedzić? Jesteśmy tak, otwarci na wszelkie odkryć. Propozycje. No a my co, zrobimy na pewno jakiś odcinek podsumowujący tą naszą podróż, może o kosztach, no zależy to, co by Was interesowało. No tak jak wspominaliśmy, piszemy e-booka z różnymi informacjami, no i z naszymi przygodami. Całą naszą podróż po prostu przelejemy na papier, ale elektroniczny, w cudzysłowie. Tak, będzie szlakiem to książka, transfery. Będzie to książka w formie elektronicznej, tak, którą będzie można przeczytać na komputerze, tablecie, telefonie. Albo też sobie wydrukować, na przykład, jak ktoś woli na papierze. Będziemy się już żegnać. Musimy trochę odpocząć po tej długiej podróży.
no ale fajnie było, szkoda mi trochę, taki mam troszeczkę... Trochę smutek, ale trochę smutek. Też radość, spotkamy się z dziećmi, z przyjaciółmi. Tak. Także jest i to mnie pociesza. No, także dajcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz i widzimy się za tydzień. Trzymajcie się cieplutko, hejka! Hej!